piątek 11 marca 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Żarowie odbyło się uroczyste spotkanie burmistrza Leszka Michalaka z sołtysami gminy. W spotkaniu uczestniczyli również zastępca burmistrza, pan Grzegorz Osiecki, sekretarz gminy, pani Sylwia Pawlik oraz pracownicy referatu do spraw oświaty, funduszy zewnętrznych i promocji. Na samym jego początku dyrektor zespołu szkół, pani Dorota Jasztal, zapoznała zgromadzonych z ofertą edukacyjną swojej szkoły. 3-letnie liceum ogólnokształcące o profilu językowo-turystycznym i 2- lub 3-letnią zasadniczą szkołę zawodową o profilu wielozawodowym. Korzystając z okazji, obecny na sali narad burmistrz Leszek Michalak z okazji przypadającego Dnia Sołtysa złożył wszystkim zgromadzonym serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności oraz podziękował za zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów wsi. Chcę przekazać jak najlepsze życzenia z okazji święta, jak również gorące życzenia, żeby wszystkie problemy, na które będziecie trafiali. Spotkanie miało również na celu uświadomienie sołtysom, jak ważne pełnią stanowisko i jak szeroko mogą sięgać ich inicjatywy. A których, jak widzicie, jest coraz więcej. I tematy, z którymi będziecie się borykali w wiosce, żeby one były rozwiązywane, żeby zawsze udawało się znaleźć ten sposób dotarcia do mieszkańców, który będzie powodował wzajemne zrozumienie, a nie wzajemny konflikt. Żeby w naszych relacjach, tutaj pomiędzy urzędem, państwem i mieszkańcami, też zawsze przede wszystkim towarzyszyła nam nic zrozumienia i chęć znalezienia wspólnych rozwiązań. Wszystkiego dobrego. Czas ten był również doskonałą okazją, aby omówić system funkcjonowania i wydatkowania Funduszu Sołeckiego, zapoznać sołtysów z planami na bieżący rok oraz wspólnie przedyskutować problemy, z którymi borykają się mieszkańcy wsi. W którą stronę idziemy, jak się decydujemy? Propozycje są takie i na przykład zaczynamy głosować albo omawiamy to. Życie nigdy nie zna próżni. Są to pieniądze, które pierwszy raz zafunkcjonowały, pierwszy raz, które będziemy wspólnie wydawali. Na uwagę zasługuje także konstruktywna i merytoryczna dyskusja podczas spotkania, z której można zgodnie wnioskować, że sołtysi są dobrymi gospodarzami na terenie swoich wsi.